wypuszczamy światełko do nieba w Gdańsku. 27 raz, uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i już! Gdańsk, słyszymy was? Zawsze był pozytywny. Pamiętacie go uśmiechniętego. Pamiętacie go zagadającego ludzi na ulicy. On chciał, żeby to miasto było otwarte dla wszystkich. Nieważne było, kto w jakim mówi języku, w jakim mieszka domu. Gdzie pracuje, jaki ma kolor skóry, ale także kogo kocha. Chciał, żeby w Gdańsku każdy czuł się dobrze, czuł się jak w domu. Proszę, żeby taka atmosfera w Gdańsku była. Dzisiaj jesteśmy w żałobie.
chyba nie, ale bądźcie dobrzy dla siebie. Kochajmy się, mówił często Paweł. Bądźmy uprzejmi. Dbajmy o swoje miasta. Wiem, że Paweł jest z nami. Życzę dobry opiekunę tego miasta. Jego śmierć nie pójdzie na marne. A wiem to dlatego, że tutaj wszyscy Państwo jesteście. Że jest Was tyle i starszych, i młodych, i wierzących, i niewierzących. Że jesteście tutaj dla Niego i nie tylko z Gdańska, ale także spoza Gdańska metropolii, którą On tak chciał stworzyć i stworzył. Dziękuję Wam za to bardzo. Mi i mojej rodzinie to dodaje siły. Jest ze mną starsza córka Antonina. Niestety teraz nie wzięła z uwagi na zbyt ciężkie dla niej przeżycia. Dobry wieczór. Ja nazywam się Antonina Adamowicz. I Paweł Adamowicz był moim tatusiem. Ja Ciebie, tatusiu, kocham bardzo mocno i na zawsze. Ja też kocham to miasto, tak jak on. I myślę, że cała rodzina je kocha. Bo Gdańsk był dla taty trzecim rodzicem. Trzecim dzieckiem i drugą miłością. I ja wiem, że jeżeli to miasto nadal będzie otwarte, będzie takie kochające, jak jest teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy. I dziękuję Wam wszystkim za to wsparcie. I przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie wiadomości, ale potrzebujemy czasu. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Kochamy Cię. Antosiu, dzisiaj Gdańsk buduje największe serce świata, Gdańsk i cała Polska. Dla Pawła, dla nas wszystkich, dla dobra, o którym Paweł tyle mówił. Jesteśmy z Wami, tulimy Was do naszych serc. Jeszcze chciałam bardzo podziękować organizatorom. I pamiętajcie, Paweł został zamordowany na świadectwie do nieba. I ja proszę w tym momencie, żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej. Bo on zawsze obiecał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. I w niedzielę ten świat zmienił się bardzo dla naszej rodziny, ale on się nie skończył, dlatego Jurku, bardzo proszę, wróć do orkiestry, zmień swoją decyzję i graj dalej, zwyciężymy i siema.
Thousand people.